Przysłużyli się do tej uroczystości dzisiejszej. No, jesteśmy na terenach, które zawsze były patriotyczne. Tutaj już Józef Piłsudski w swojej książce Moje pierwsze boje opowiadał, że kiedy walczył, kiedy tutaj przemieszczał się w Limanowej, w Słopnicach, przez przełęcz Hyszówki, wspominał, że górale byli zawsze, czuli się Polakami, zawsze czuł się jak u siebie w domu, zawsze czuł wsparcie, mimo że przecież pochodził z Wileńszczyzny. I też nie inaczej mogło być w czasie II wojny światowej, bo te tereny też były ostoją walki przeciwko okupantowi, przeciwko wojskom niemieckim, no bo tak to trzeba określić, to nie byli jacyś hitlerowcy, naziści, tylko Niemcy, no, którzy wejście na tę ziemię zaczęli od mordów bez żadnego powodu, bez żadnego wytłumaczenia, mordując chłopów w mijanych miejscowościach, a później mordując nauczycieli, inteligencję, księży. Ja przypomnę, że w czasie II wojny światowej zginęło 40% księży, prawie co drugi ksiądz zginął w czasie II wojny światowej. I szczególnie martwi to, że w tej chwili atakuje się właśnie Kościół, atakuje się duchownych, atakuje się polskie wojsko. Ja myślę, że Polska była też w przeszłości krajem wielkim i pięknym, natomiast zawsze brakowało nam stabilnej, trwałej władzy, władzy, która myśli o obywatelach, władzy, która potrafi rządzić i nie boi się tego rządzenia. Ja myślę, że to ostatnie kilka lat pokazuje, że Polską można mądrze rządzić, że można rządzić nie w interesie innych państw, nie w interesie konkretnych uprzywilejowanych grup, tylko właśnie w interesie wszystkich obywateli. Za to też dziękuję parlamentarzystom. No i teraz trochę może w formie bardziej luźnym jeszcze uzupełnię, że właśnie teraz wystąpię trochę w roli proroka, jasnowidza i od razu już pogratuluję panu senatorowi wyboru na kolejne 4 lata i panu posłowi Mularczykowi. I to też pokazuje, że władza jest stabilna. Pozostali kandydaci muszą walczyć o miejsca, natomiast panowie będą gwarantem tego, żeby ta polityka dalej tutaj była realizowana, co nie znaczy, że nie mają paść głosy na pana senatora, bo bez tych głosów nie będzie reprezentował powiatu limanowskiego i Podhala w kolejnym parlamencie. A myślę, że i pan Czesław Kowalec, pan Stefan Chutek, Szczelcy, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestra z Dobrej, to właśnie jest gwarancja tego, że zawsze będziemy o tym pamiętać, zawsze będziemy brać udział w upamiętnianiu ofiar bestialskich morderstw, ale też będziemy myśleć o przyszłości, będziemy działać, żeby ta ziemia limanowska, południowa Małopolska była coraz piękniejsza, coraz bardziej gospodarna i pomimo tych zniszczeń, jakie tutaj były, okazuje się, że w wolnej Polsce można ten nasz kraj lepiej urządzać, może być piękny. Ja przedwczoraj spotkałem się z konsulem austriackim i przedstawicielami Izby Gospodarczej Austriacko-Polskiej, więc oni już stwierdzili, że niektóre obszary, na przykład północne Dolnej Austrii, już wyglądają mniej pięknie i są gorzej zagospodarowane niż Małopolska. I to są rzeczy, które cieszą i które nas zobowiązują do dalszej pracy. Dziękuję bardzo.